Kochani, odkryłem zaskakującą rzecz. Jak się zapyta drugiego człowieka, czego najbardziej pragniesz w życiu, to on szczerze i uczciwie, z ręką na sercu, skłamie. On skłamie i powie, że pragnie być szczęśliwy. A to nie jest prawda. Większość ludzi wcale nie chce być szczęśliwa. Większość ludzi chce być bogata. Większość ludzi, których ja znam i wy też znacie, wcale nie pragnie szczęścia. Większość ludzi pragnie bogactwa. Czemu pragnie bogactwa? Ponieważ ludzie pragną, żeby im zazdrościć. Czego się zazdrości? Zazdrości się bogactwa, nie szczęścia. A ludzie chcą, żeby im zazdrościć. I dlatego pokazują pozory bogactwa. Robią wszystko, żeby inni współbratyńcy uwierzyli, że są bogaci. Jak opowiadają historie, to są niestworzone historie o tym, jaki mają wspaniały dom, ile pieniędzy zarobili i przepuścili, jaki mieli cudowny samochód i się rozbił. A co z domem? No niestety spłonął w pożarze i był nieubezpieczony. Kochani, ludzie dużo bardziej pragną, żeby im zazdrościć, niż żeby być szczęśliwi. Ludzie zrobią bardzo dużo po to, żeby inni zazdrościli bogactwa. I są gotowi dla bogactwa, bo im się wydaje, że bogactwo da im to, czego oni naprawdę potrzebują. A czego naprawdę potrzebują? Poczucia wartości. Potrzebują podziwu ze strony innych współbratyńców. Kochani, mówię o większości. Oczywiście o tobie nie mówię. Ty oczywiście chcesz być szczęśliwa i nikomu nie zazdrościsz. Nikomu nie zazdrościsz, że ma lepiej od ciebie, że jest bardziej szczęśliwy niż ty, że ma więcej. Jesteś gotowa oddać pełnymi garściami, co posiadasz, tylko po to, by się zanurzyć w głębokim poczuciu szczęścia, na głęboką wypłynąć wodę i być szczęśliwa. Ale bogata, to musi być duży jacht i dużym jachtem jestem gotów płynąć do szczęścia.